Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Dostałem kilka prośb o filmik na temat pociągów w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że jest kilku fanów komunikacji kolejowej i muszę przyznać, że sam bardzo lubię pociągi. Ale w Stanach tylko dwa razy w moim życiu jeździłem pociągiem. Ale no, w Europie wiele, wiele razy. Moja najdłuższa jazda pociągiem była z Mińska do Kazania. To trwało dwa dni. Kiedy mieszkaliśmy w Krakowie, jeździłem pociągiem 3 lub 4 razy w tygodniu z Krakowa do Zabierzowa, bo tam pracowałem w szkole językowej. I poza tym raz do Lublina, raz do Warszawy i raz do Kijowa. To była bardzo ciekawa podróż. W Stanach pociągi jako hobby, jako zainteresowania są dość popularne, bo jest w tym coś romantycznego, ale jako środek komunikacji od miejsca do miejsca są bardzo mało popularne, przynajmniej w mojej części kraju, bo słyszałem, że w północno-wschodzie ludzie bardzo często jeżdżą pociągiem. Ale no nie wiem na pewno, bo sam tego nie widziałem. Ale bez wątpienia to jest wyjątek, bo w Stanach w ogóle w rankingu najczęściej używanych środków komunikacji w pierwszym miejscu jest samochód. Parę miesięcy temu nasz ulubiony gubernator Scott Walker zwrócił do rządu federalnego 800 milionów dolarów, które miały być dla budowy kolei dużych prędkości tutaj w naszym stanie, bo uważał, że zbyt mało osób jeździ pociągiem i że lepiej by było wydać te pieniądze za autostrady, drogi, mosty i tak dalej, bo większość tutaj jeździ samochodem. I z jednej strony oczywiście on ma rację, ale myślę, że to fajnie by było mieć coś takiego jak kolej dużych prędkości, bo osobiście jeżdżę do Minneapolis autobusem może raz w roku lub raz co 2 lata i jedzie się tam 8 godzin autobusem. Nawet samochodem jedzie się tam 6 godzin, więc fajnie by było trochę szybciej, ale tak jest. Dalej w tym rankingu, w drugim miejscu jest samolot. Mamy bardzo duży kraj, wszystko jest daleko od siebie. Osobiście w moim życiu latałem do innych miast w Stanach ponad 20 razy, może nawet 30, nie pamiętam. W trzecim miejscu jest autobus i to przeważnie z powodu, że jest o wiele taniej autobusem niż pociągiem, co jest całkiem normalnie, tak samo jak w Polsce. Na przykład jedzie się autobusem do Minneapolis za 110 dolarów i to jest cała podróż tam i powrotem. I pociągiem kosztuje 190 dolarów i tylko jest 1,5 godziny krócej, więc nie warto. I w ostatnim miejscu pociąg. Jak już wspominałem, tylko 2 razy w moim życiu jeździłem pociągiem. Raz, kiedy byłem małym dzieckiem i raz tylko 3 tygodnie temu. Razem z moją żoną pojechaliśmy do jej babci, która mieszka w Pontiac, Illinois. Najpierw 1,5 godziny do Chicago i potem prawie 2 godziny do Pontiac. I podczas podróży nagrałem kilka filmików, które za chwilę wam pokażę. Tutaj jest nasz dworzec w Milwaukee, który wygląda pięknie. Co może być ciekawe, na dworcach w Milwaukee i w Chicago nie czekasz na peronie. Czekasz w środku, w odpowiednim miejscu dla twojego pociągu i otwierają drzwi na peron, kiedy jest czas wsiąść do pociągu. Jest tak samo jak na lotnisku. Oh,
Hello. Niestety widok z pociągu nie jest tak dobry, bo zawsze kolej jedzie za fabrykami i innymi budynkami przemysłowymi, więc nie ma pięknych krajobrazów. Przepraszam za to. Widok jest o wiele lepiej, kiedy jedziesz samochodem. What is that? Why are there horses in the middle of this city? It's random. Here? No, it's no one there. For real? It's a good shot of the down home. It's kind of overcast, but not too bad. Ladies and gentlemen, have your attention, please. In just a few minutes, we'll be arriving at our last and final station stop of Chicago Illinois Union Station. Chicago Illinois Union Station, our final last station stop for Amtrak train number 334. We ask you please take this time to check around your seats and above the luggage racks for your personal belongings. Last and final station stop, Chicago Illinois Union Station. Again, we ask that you please make sure you have all your personal belongings. Also, we ask that you please watch your step as you're getting off the train. The steps are slippery. And please use the handrails. Chicago Illinois Union Station, final last station stop, 834. We'd like to thank you for riding with Amtrak. Jeszcze kilka rzeczy na końcu. Nadal trwa ta demonstracja w stolicy naszego stanu. I kiedy dzisiaj czytałem gazetę, zobaczyłem list od Solidarności w Polsce. Wykupili całą stronę w tej gazecie na ten list popierający demonstrantów. Dla mnie to fajna niespodzianka, że jakaś organizacja w Polsce myśli o wydarzeniu w naszym mało znanym stanie. To fajnie. Ostatnia rzecz, parę ciekawostek na YouTubie. Jest mapka polskich vlogerów zrobiona przez użytkownika Modi Kubica i też jest ranking polskich vlogerów zrobiony przez użytkownika Zed Spontanik. Nie jestem Polakiem, ale jakoś jestem na tej mapce i w tym rankingu. Zapraszam do oglądania tych stron. Są linki w opisie. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.